Dzisiaj chcemy nagrać do testowej sesji gitarę korzystając z symulatora wzmacniacza. Jeżeli korzystamy z symulatora wzmacniacza, to niestety nie możemy korzystać z funkcji Direct Monitoring i musimy przechodzić przez oprogramowanie, a więc i przez bufor, i to dwa razy. I w riperze tu w prawym górnym rogu mamy to o co chodzi. Czyli ustawienia bufora i latencja, jaka z tego wynika. W przypadku często spotykanego bufora 256 próbek, Reaper łaskawie wskazuje nam latencję 8,5 milisekundy z powodu bufora wejściowego i 8,5 milisekundy z powodu bufora wejściowego, gdyż sygnał w przypadku nagrywania przechodzi przez bufor dwukrotnie. Czyli w przypadku 256 próbek mamy 17 milisekund opóźnienia. Czy to jest dużo, czy to jest mało? To już każdy sobie sam może sprawdzić. Dla mnie to jest ogromnie dużo, aż trudno mi się mówi. No to trzeba zmniejszyć ten bufor, zmniejszając te opóźnienia. Przypomnę, 256 próbek, mamy 17 milisekund. No to spróbujmy go zmniejszyć. Najpierw 128 to jest taki standardowy bufor. I co mamy? Z 17 spadło nam do 11. Czyli wcale nie dwukrotnie. No to 64 próbki, i jak widzimy, dopiero czterokrotne zmniejszenie bufora spowodowało dwukrotne, mniej więcej, zmniejszenie całkowitej latencji. Ale nie wiem, czy to słychać, bo ja to słyszę w słuchawkach to już mi tutaj stuka na tym moim komputerze z tym interfejsem M audio, czyli 64 próbki to by się bardzo chciało, bo nawet fajnie mi się mówi, ale raczej nie ma szans. Czyli wracamy do 256 próbek i spróbujemy coś nagrać. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, bo gram na gitarze tak sobie, ale po złożeniu śladów w czasie nagrywania oraz w czasie odtwarzania zobaczymy, że różnice są dość istotne. No to spróbujmy. Ja muszę najpierw trochę sobie pograć na tej gitarze, żeby oswoić się z tym buforem. Okej. Okay, no to jedziemy. No to posłuchajmy, jak wyszło. Jak widać, jeżeli gdzieś jestem krzywo, to raczej przyspieszam. No bo Staram się kompensować to opóźnienie te 17 milisekund bufora. No i właśnie mniej więcej tak to wygląda. Raczej jestem z przodu. Oczywiście można po nagraniu ten ślad przesuwać w prawo o wartość opóźnienia, ale generalnie chyba widać i słychać, że jeżeli pracujemy w ten sposób, to latencja jest naszym największym wrogiem. A teraz właśnie chciałem pokazać jak wyglądają zestawione te dwie wersje, jedna w czasie nagrania, druga w czasie odtwarzania. Bębny są mono i bas jest mono, ja to spanoramuję na lewo i prawo, czyli powinniśmy słyszeć sekcję ze środka. Natomiast jeżeli gitary by były takie same, to też będziemy je słyszeć ze środka. Jeżeli będą różne, no to będziemy je słyszeć z boków. Zobaczymy. OK, jesteśmy w sesji, w której wgrałem z rekordera te ślady. Jak widać, to jest moment, w którym nagrywałem, a to jest moment, w którym odtwarzałem. Więc wykroimy to sobie teraz elegancko, powiększymy i spróbujemy ustawić identycznie. I widać, że to coś tu jest dużo szybciej, ta gitarka w odtwarzanym śladzie. Ale ustawiamy się na metronom, na nabicie, jest pięknie. Panoramy na boki. W czasie odtwarzania z prawej, w czasie nagrywania z lewej. I posłuchajmy. Jak słychać, bębny i bas grają ze środka, natomiast gitary ewidentnie jakby były w dublu. Grają i z lewej, i z prawej strony, czyli nie są równo. Czyli ta latencja i jej kompensacja to jest coś, co najprawdopodobniej będzie nam przeszkadzać w osiągnięciu dobrego rezultatu, a jeżeli nauczymy się dobrze kompensować tą latencję grając, to w rezultacie będziemy przyspieszać. Dziękuję bardzo.